Witam koleżanki i kolegów. Lot Milicz. Właśnie pojawiły się pierwsze gołąbki. Zbierzemy troszeczkę dalej. Taki zapowiada się lot prawdy. Seryjny? Także gołąbek z dziesiątki, tak? Jest drugi gołąbek, ładnie klaska. Trzeci. Z kierunku wyskakują? Z boku. Jeszcze by im z 200 się przydało. O, idą następne. Troszkę się zmęczyły. O, banda szła. Jaskółka. Jest z drużyny wicemistrza Polski. To będzie z piąteczki ona jest, nie? No, dzisiaj już silne gołębie, nie? Jakby 200 ponad kilometrów. Ale lot dosyć wymagający pod wiaterek. Idą następne dwa. Pazurek jest, to jest następny gołąbek. Jest na pewno, tak, pazurek? Patrz, spadł jeden, zobacz. No to z piątki już są na pewno dwa gołąbki. To 10-3 na pewno jest, a nie wiadomo czy nie więcej, nie? Ile jest gąbków? 10 i jeden pojedynczy. Zobacz ile jest z tych serii, 5-2 na pewno. Proszę? 5-2 i 10-3, tak? Petardy nie ma. Nie. Dwaj bracia są pierwsi. Bracia petardy. Są trzy następne. No i rozwiało trochę, nie? Ale formy mają jeszcze. Thank you.
szuka jesów. Dwa następne. Takie widać, że w powietrzu kręciło nimi, nie? Ukraina jest, tak? O. Tam będzie na pewno już 4, ale już następny. O. Teraz tam chyba. Dwa, cztery, pięć, sześć. Ładnie siapsia. Następne 3, 4. To jest piąteczka już, tak? Na pewno. Tak, może być jakiś wcześniej, ale na pewno jest piąteczka. Ale mamy już 5-3 też? Też, ok. A, 5-3 już jest na pewno. W ciągu 7 minut, 10-5 też jest na pewno. Kwestia, czy nie jest szybciej, bo nie ma na razie czasu przeanalizować, ale siadają następne. Dwa, cztery, sześć, siedem. Następne. I znowu 4, 5, 6, pach. Z wysoka biją.
się ładnie składa. I ba. I następne 2, 3. Chodź mi śnie, chodź. I następne 2, 3. I następne 3 z prawej strony. Krasy to chyba nie nasz, nie? Dziesięć minut, jest 69 gąbków. Sześćdziesiąt dziewięć jest odbity. 10 minut, no to na takie warunki nie jest źle, nie? Najważniejsze w tych czasach, żeby trafić jak to do lotka w piątkę i dziesiątkę. Nieważne, że masz dobrego ptaka, ale musisz go dać do piątki i dziesiątki w dyspozycji tego tygodnia. Oddział myszków ma lot numer 3, także mieliśmy lot 30 kwietnia, 3 maja, no i dzisiaj jest 8. Obecnie po drugim locie, jak również po pierwszym, jesteśmy na wszystkich pozycjach na pierwszym miejscu, w 5-3, 10-5. Z 50 10, z całości 10 i rocznymi 10. Wiadomo, że to dopiero jest przedbiegi. Loty krótkie. Ale zawsze jakaś to uciecha. Tu jest obcy gąbek. O, tu ładnie się oddałem. 5 na raz. Krasy skoczy, to zaraz będzie wysłany pocztą do właściciela, jeżeli będzie miał numer telefonu. Gołąbków nie wypuszczamy hodowcom, tylko po prostu się kontaktujemy. Gołąbki jest możliwość przyjazdu odebrania osobiście lub tylko wysyłamy pocztą, żeby nie było później pomówień, że gołąbka żeśmy tutaj nie wypuścili. Tak wygląda hodowca zmęczony po locie, jak się napracuje cały tydzień, to później już sobie chwilowo musi usiąść. Chwila odpoczynku. Musisz sobie licznik jeszcze założyć do nóg, ile w tygodniu wykonałeś kilometrów. U nas są warunki górskie, akurat wszystko po schodach, także mięśnie idzie sobie fajnie wyrobić.
poprzedni pielęgniarze, niektórzy po 3 dniach to nie umieli chodzić po prostu, bo tak dostali zakwasów, gorzej jak nasze gołębie. Ale Łukaszek w młodości trenował kolarstwo, także w tym kierunku nie ma problemu, bo jest wytrzymały i nogi ma silne. A ręce już przy gołębach sobie wyrobił. Teraz możemy go zapisać do boksu. Pudzianowski w dyscyplinę zmienił, to czemu ty nie możesz? Na lot numer 3 włożyliśmy około 4400 gołębi. Ogólnie tak się to utrzymuje, ponieważ też są małe ograniczenia, bo lecimy wspólnie z jednej kabiny z oddziałem Łazy, która też tam ma 3500, także gołąbków jest wypuszczane około 8000. Wspólnie cały czas, ale te pierwsze loty musimy lekko się ograniczać z okładanymi gąbkami wszystkimi, no bo żeby nie było przepełnienia. Ile tam już jest, Łukaszku? O, i są następne 3, 4, 85, tak? 85, no jak ładnie klaska. Koledzy się już tam niecierpliwią, wydzwaniają. Niestety muszą poczekać troszeczkę. I znowu ładnie 3-4 gąbki, o, odlatują.